Znalazł się, ponieważ w tym czasie, kiedy go przez chwilunię nie było, przebierał się. Tak jest. Jestem też cały na różowo, bo pozazdrościłem Ewie dzisiejszego różu, chociaż została nam zwrócona uwaga, że to nie jest taki zwykły róż. Ten róż się nazywa, Marto, pożarlik, jak? Magenta. Viva la magenta, kolor naszego roku. I teraz co on nam daje, drodzy państwo? Co nam daje? Energię, życie, obfitość. Chyba cały czas w magencie chodzisz. A mi daje dziewczęcość, bo ja mam taki inny odcień. Ale patrz, jak to jest niesamowite, jak mężczyźni postrzegają kolory. Powiedział przed chwilą Krzyś, że się ubrał cały na różowo. A ubrać tylko marynarkę, zauważyłem. A. No i to też zaraz się okaże, że nie różowo, tylko, proszę państwa, łososiowo. Słuchaj, ale że to jest tak dużo, tak? No to jest strasznie dużo. No właśnie. Znaczy, różu jak dla mnie jest tak już tak... Nigdy nie za dużo, ale pięknie Krzysztof nas ale uczy. Podobno prawdziwy facet różu się nie boi. Absolutnie, dlatego Szymon też jest skąpany w różu. Ale drodzy panowie, róż możecie pięknie łączyć z granatem, z bielą. Z bielą i z beżem. Tutaj mamy pudrowy róż, który jest inspirowany, wiadomo, jaką postacią z bajki, czyli Kenem. Kochamy Kena. Ken miał mnóstwo stylizacji pudrowo-różowych, dlatego ten sweterek. Ale również, drodzy panowie, będziecie pięknie wyglądać w magencie. I tutaj oczywiście trwała burza w studio, który pan by się zdecydował, który nie, jeżeli panowie boicie się... Czy któryś by się zdecydował? Na róż! Sobol, chodź, ja mam coś dla Sobola, słuchajcie. To nie jest taki zwykły człowiek, chodź. Piękna różowa koszula. Chodź, przedstawimy człowieka. Chodź. Czekamy na ciebie. Tak. Sobol jest znany jako kucharz. Tak. I zobaczcie, jaki Sobol piękny. Powiedz, skąd wyglądał jesteś? W różu. Z Warszawy. To jest Sobol z Warszawy. Sobol jest naszym kierownikiem planu. Zobaczcie. A poczekaj, przebierz go. I różu pięknie wygląda do... Ja nie wiem, co Krzysiu ma z tym przebieraniem na... Ale Sobol powiedział, że on nie... Odpinajcie, a ja może będę dalej mówiła, co? Poczekaj, ale powiedzmy prawdę. Sobol powiedział, że tego nie zrobi, że nie będzie się ubierał w różowe. A proszę bardzo. Już, proszę. Mów, Martulka. Ja mam fakultet rozbierania wieszaków. Bardzo proszę. Czerni też się łączy z różem. I róż, co uwielbia, drodzy państwo, opaleniznę. Zobaczcie, jaki piękny, łagodny Sobolek. Róż, co robi, dodaje nam delikatności, dziewczęcość, proszę, romantyzmu. Patrz, idealnie ci pasuje do spodni. Przejdź, proszę, żebyśmy mogli zaprezentować. No pokaż się światu. No rewelacja, tak. Klasa sama w sobie. Dziękuję bardzo. Absolutnie, bardzo ci dziękujemy. Byłeś fantastyczny w tej roli. Przechodzimy jeszcze do tego, że róż może pięknie wyglądać do biura. Manekinka, moja kochana, cudowna, wspaniała, niech będzie Ewa. Mamy Ewę i Ewelinę. Ewa pięknie pójdzie do biura ubrana, okulary, oprawki, również różowe. Jeżeli mamy dress code w firmie, boimy się za dużo różu, czasami wystarczą nam na przykład okulary. Skąpana w magencie Ewelina, która wygląda tak bardzo modowo, stylowo, ma luźne spodnie, luźną koszulę, a możesz zdjąć marynarkę, krótką właśnie marynarkę, to też jest w trendzie. I różem możemy się bawić, nie bójmy się tego różu. Co możemy zrobić też z koszulą? Możemy ją włożyć w spodnie, możemy ją wypuścić. I uwaga, Ewa, ty masz magentowy garnitur. Tak. To jest kombinezon, spodnie, bluzka i masz magentowe szpilki. Mhm. A Ewelina ma podobne spodnie, ale ma sneakersy. I właśnie o to chodzi, żeby każda z nas zakładała takie obuwie, w którym będzie wygodnie. Krzysiu, blisko kaloszy. Widzę, że lubisz kaloszy. Kocham. Zobaczcie, jakie to są boskie. Ale nie próbuj dźwięki. Nawet, wiesz? One są 40 rozmiar. Prawie, jeszcze 4 i się zmieszczą. 80 zł, drodzy państwo, już nie zwrócę. Także jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. A w jakim różu ty jesteś, kochanie? A ja mam mieszankę w ogóle róży na sobie. No właśnie. Chciałam wam powiedzieć, że jeżeli w ogóle zastanawiamy się, czy można łączyć ze sobą róże, czy na przykład monochromatycznie, wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. Ja uwielbiam takie połączenie jasnych róży, pudrowych róży, które między sobą wyglądają bardzo ładnie. Nie przepadam natomiast za na przykład połączeniem takiej fukcji z jasnym różem. Mhm. Albo magenty na przykład z jasnym różem. Wolę zostawić jako... No dobrze, zobaczmy, słuchajcie, różne stylizacje, jak to można ładnie wyglądać w tym różu. Rzecz. Piękna fukcja połączona z pomarańczem. Przepięknie. Zobacz, jakie piękne stylizacje. Tak, tu mamy stylizację z premiery Barbie. To jest piękna, seksowna, różowa, więc róż nie musi być taki dziewczęcy albo taki biurowy. On może być też kipiący seksem, moi drodzy. Mm. Dobrze, to zadam pani Marcie Pożarlik w tym momencie trudne pytanie. Ach, bardzo proszę o bardzo precyzyjną... Bardzo proszę, moherek tak zwany. 102 lata można mieć i chodzić można w róży. No i mężczyźni właśnie. Szanowne panie, czy wy mi dacie zadać pytanie? Tak, przepraszamy, już Marta, jesteśmy tu, tak? Na jaką okazję nie zakładać różu, bo można popełnić tak zwane faux pas? No wiadomo, że jeżeli są takie na przykład okazje jak pogrzeb,
No to wiadomo, no to tutaj mamy, jest uroczystość zdeterminowana czarnym kolorem. Jak, ale na ja rozmowę o pracę do korpo. Na rozmowę o pracę? Ja na przykład bym poszła w tym garniturze i założyłabym biały t-shirt pod spodem, bo pokazałabym, że to jest nowoczesne, że jestem pewna siebie. Na egzamin? Też bym poszła tak ubrana. Co prawda dawno nie byłam na żadnym egzaminie, ale na prawie miałam wszystkie ustne egzaminy. I tam na przykład czasem szeleściłam bransoletkami, czego się nie powinno robić. I to profesorzy w ogóle uwielbiali i trzęsły im się brzuszki ze śmiechu i zdawałam. Także słuchajcie. A na studniówkę? No nie założyłabym różu. Ja jestem właśnie taka, wiecie, nawet na wesele, na przykład na wesele nie założyłabym bieli jako gość, albo czerni również. Bo jeżeli chodzi o mody, ja lubię szaleństwo, lubię wariactwo, jestem kolorowym ptakiem. Ale przepraszam, ten róż na studniówkę nie dla panów, czy nie dla pań? Nie dla pań, nie dla panów. Bo ja lubię, jak mamy imprezę wieczorową, ja lubię, jak korzystamy z gali wieczorowych kolorów. Czyli na przykład magenta by była świetnie, ale pudrowy róż jest dla mnie bardziej dziennym kolorem. Wszyscy machają, już mnie nikt nie lubi, ja wiem, czyli magenta może być, tak. A garnitur magentowy? Tak, jak najbardziej. Wiecie, bo jakby z tym pudrowym różem, też w zależności od tego, jakim jest odcieniem, to jest dla mnie bardziej kolor koktajlowy, bardziej dzienny, czyli jak mamy znowu chrzciny, komunie, imprezy dzienne spotkania nawet biznesowe, lunche, brunche, jak najbardziej. Albo jak są śluby w ogrodzie, też bardzo proszę, ale jak mamy wieczorną imprezę w jakimś pałacu, zamku, nie do końca mi się podoba. Czyli róż nie zna płci, nie zna wieku, tak, nie zna koloru włosów. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy w różnym wieku, mniej więcej, plus nasze manekinki Ewy i Krystynki i każdy wygląda pięknie w róży, także nie bójmy się go, ale pod warunkiem, że go lubimy, bo to jest tak z różem. Jeżeli go założymy, a nie czujemy tego koloru, będziemy się czuć przebrani. A chodzi o to, żebyśmy sięgali po takie rzeczy, w których czujemy się dobrze i mamy w tym sezonie i różowe bluzy, i swetry. A to masz jakiś pomarańcz z tym różem. To jest piękne połączenie kolorów, które z jednej strony się bardzo gryzą, odważne, proszę świetnie pani. Wyglądają, świeżo. Róż połączony, ale też musi być taki nasycony, z czerwienią, też będzie pięknie wyglądał. Za chwileczkę zobaczycie takie połączenie na naszej scenie. Chciałam powiedzieć. I piękne piosenki, utwory. Zobacz, Jasia. Nie umawialiśmy się. Widzisz, Marta? I teraz, która była pierwsza? Mm-hmm. No właśnie. Nie będziemy się kłóciły. Słuchajcie, my w tej sytuacji chcielibyśmy cię zapytać jeszcze, tu masz inny kolor róży, ten swetr? Tak, to jest fuksyjka. Bo w ogóle odcieni róży mamy mnóstwo tak naprawdę. I róż malinowy, i róż poziomkowy. Więc aż głowa boli. I w ogóle... Szymon, fuksja, pamiętaj. Ale słuchajcie, i to zaraz też pewnie zapytacie, który odcień do której, czy do blondynki, czy do brunetki, mierzmy wszystko. Wchodzimy do sklepu, mierzymy rzecz, jeżeli czujemy się w niej tak, że po prostu wzrastamy i czujemy się bosko, to jest to jest ten kolor. Nie ograniczajmy się do szufladki, zimne, ciepłe, nie ma czegoś takiego. Okay. Droga Marto, tak. No dobrze. Oj, serdecznie ci dziękujemy, ja słuchajcie. Ja również, teraz potańczymy? Tak, będziemy za chwilkę, proszę Państwa, tańczyć, ale zanim zatańczymy, to chcielibyśmy się z Ewą bardzo nisko Wam ukłonić w tym i naszym zachęcić, roku, żebyście przynieśli w czwartek stos książek, a nawet może jedną, którą chcielibyście się podzielić. Czekamy tutaj na rogu Chorzej Marszałkowskiej i chętnie zachęcić będziemy Was zachęcać do wymiany książek. No wymianę robimy. Ewa z Krakowa przywiozła całe naręcze książek. Ja będę przebierał swoje regały z książkami. Na pewno przyniosę jakieś książki w czwartek. Jeżeli chcecie się z nami spotkać, chcecie przynieść swoje, my Wam damy swoje. Taka transakcja wiązana. To my też przyniesiemy. Przyniesie książki? Właśnie o to chodzi. Przyniesie? Różowe? Jako Szymon. Ja przyniosę bajki. Ja różowe książki. Radością. Szanowni Państwo, a Wam bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować za ten cudowny wtorkowy poranek. Dzięki, że wzięliście udział w naszej sądzie. Bardzo dziękujemy, że braliście udział w naszym czacie, bo my jesteśmy tutaj dla Was. A teraz czas na muzykę.